Data i miejsce narodzin św. Patryka nie są pewne. Wiemy tyle, że urodził się około roku 389. Był synem diakona Kaplurniusza i Cenessy. Kiedy miał 16 lat, został schwytany i wywieziony do Irlandii, gdzie musiał służyć u poganina jako pastuch. Życie jego w owym czasie było surowe i ciężkie, mimo to nie tylko zachował wiarę ale nabył umiejętności modlitwy i kontemplacji. Po sześciu latach zdołał w cudowny sposób uciec i powrócić do domu. Proroczy sen objawił mu, że ma wrócić do Irlandii, aby nawrócić ją na chrześcijaństwo. Przygotowywał się do tego, studiując przez cztery lata w klasztorze w Lerynie. Około roku 417 otrzymał z rąk świętego amatora, Święcenia kapłańskie w Auxerre. Przełożeni długo wahali się, czy powierzyć mu misję w Irlandii. Wreszcie w roku 431 wysłano go tam w towarzystwie biskupa Paladiusza. Po jego śmierci otrzymał z rąk świętego Germana święcenia biskupie, co aprobował ojciec święty Celestyn I. Podróżował po całej Irlandii, głosząc słowo Boże, mimo wrogości. Druidów, kapłanów pogańskich, religii starożytnych Celtów, udawało mu się nawrócić kilku członków rodziny królewskiej. Będąc w Rzymie w roku 442, otrzymał od ojca św. Leona Wielkiego polecenie zorganizowania hierarchii kościelnej w Irlandii. Po powrocie podniósł Armagh do rangi pierwszego biskupstwa, ustanowił też biskupów. W wielu innych miejscowościach. We wielkim dziele zdobycia pogańskiego narodu dla wiary Chrystusowej święty Patryk założył wiele klasztorów męskich i żeńskich, rozławiając je jako miejsca pobożności i nauki. W następnych wiekach mnisi Irlandzcy nieśli prawdziwą wiarę do Anglii, Francji i Szwajcarii życie jego bez reszty poświęcone było pracy apostolskiej i modlitwie umarł w opinii świętości 17 marca 461 roku w klasztorze niedaleko Ulsteru relikwie spoczywają od roku 1186 w klasztorze w Down został po nim jedno z wielkich dzieł pod tytułem Wyznania które jest żywym wizerunkiem tego świętobliwego męża. Jest patronem emigrantów irlandzkich. Wśród nich zbudził się kult i rozszerzał się aż do samych Stanów Zjednoczonych Ameryki. Boże, który wysłałeś świętego Patryka, by głosił Twoją chwałę wśród ludu irlandzkiego, spraw przez jego zasługi, za jego wstawiennictwem, abyśmy dostąpiwszy zaszczytów Nazywania siebie chrześcijanami, mogli głosić ludziom Twoje Słowo, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.